dzień dobry. Dzisiaj kolejne piękne okoliczności przyrody. Temat znacie filmu, bo już film jest nazwany odpowiednio. Pokrótce, dlaczego ja lubię uprawiać pompki? Najprostsze, słuchajcie, ćwiczenie świata. Po pierwsze, nie potrzebujecie praktycznie nic do jej wykonania. Oprócz oczywiście chęci, ale miejsce dowolne. Czy to jest tak jak tutaj piękna plaża, czy las, czy dom, praktycznie wszędzie. Nieważne, czy na dworze, czy w środku domu, czy na zewnątrz. Możecie to zrobić wszędzie, potrzebujecie metr na 2 metry i już można robić pompki. Czyli pierwsza rzecz to, że można robić to wszędzie. Druga rzecz to świetne w pompkach jest dla mnie to, że lekko rozstawiając ręce w odpowiednim kierunku jesteście w stanie pracować nad różnymi aktonami tutaj klatki. Jak dacie ręce blisko siebie, dużo bardziej działacie na środek. Jak szeroko, no to tutaj szerzej. Jak ręce tutaj gdzieś trochę niżej, to pracujecie na dole klatki i jeszcze tricepsy się włączają. Jak dacie ręce do góry, to ładujecie tutaj na górne części mięśnia. Czyli kolejna właśnie rzecz, że to ćwiczenie nie musi działać nudnie na jedną część, tylko możecie robić naprawdę różne ręce. Możecie ręce różnie ustawiać. Zobaczcie, tak jak jesteśmy nawet na plaży, mogę wziąć, są jakieś kamienie, 2 kamienie i już jesteście wyżej od podłoża, macie pseudoparaletki. Odsyłam do filmu, robiłem na domi drewno takie małe poręcze właśnie do ćwiczeń, żeby mocniej rozciągać, bo w pewnym momencie faktycznie jest tak, że dochodzicie do klatki, a jeszcze można byłoby ten mięsień właśnie rozciągnąć. Po to są właśnie te poręcze. Czy coś jeszcze? Jest jeszcze jedna rzecz. Fajnie, że robiąc pompki widać ten progres ćwiczeń. To nie jest tak, że przez miesiąc czy przez 2 miesiące robicie te, nie wiem, 10 pompek i nichuchu, nie chcę tych pompek przybyć. Nie, tutaj jest naprawdę ten progres widać, bardzo, bardzo idzie do góry. Jeden raz zrobicie 10, następny raz bez problemu zrobicie 11 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj polecam też jeszcze aplikację może na telefon, która pomaga motywować, bo ona wam po prostu to przypomina, żebyście te pompki robili na przykład 2 razy dziennie. Przepraszam, co 2 dni, bo 2 razy dziennie to może, bo przesada. I tam jest fajnie też zrobione tak, że pierwsze ćwiczenie robicie ile wlezie. Nieważne, czy to będzie 10, 30. I później aplikacja wam to podzieli, rozłoży wam plan treningowy na 5 serii i jest mniej więcej tak, że pierwsza seria to jest najwięcej, później lekko schodzi w dół i ostatnia seria, 5, to znowu na maksa. Ja polecam naprawdę, bo miło po prostu coś troszeczkę porobić i tyle. I to jest, mówię, ćwiczenie dla wszystkich. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jedne osoby, które nie mają siły, mogą robić to na kolanach, czyli podpierając z tyłu kolanami, a pompka prawidłowa to oczywiście już na stopach. Znajdę jeszcze jeden film. Wydaje mi się, że Kura Workout robił film, jak robić prawidłowo pompki. To odeślę wam was do tamtego filmu. Zobaczycie, jak to robić prawidłowo. A dzisiaj tylko moje takie luźne myśli, dlaczego ja lubię robić pompki. Dobra, bo kamerzysta nie wytrzymuje, to zrobię kilka sztuk. Mógłbym troszeczkę tutaj pomachać. Dziękuję wam, do zobaczenia.